Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku raka w słońcu, w księżycu i w ascendencie na miesięcznym czytaniu na miesiąc czerwiec. Witajcie kochani, pamiętajcie, że moje czytania są otwarte, a to znaczy, że możecie poszukiwać tutaj informacji, wiadomości także w znaku raka z innej planety, jeśli tak czujecie, że jakieś macie możliwość znaleźć. Wszyscy pamiętajmy, że jest to czytanko ogólne, czyli bierzemy co rezonuje, co nie rezonuje, zostawiamy dla osób, które mają to usłyszeć. I ostatnie ogłoszonko, kochani, na końcu czytania jest ogłoszenie wyników Loterii Lilii za miesiąc maj. Także zapraszam serdecznie, kto brał udział, kto był aktywny na kanale, może to ty wygrałaś czy wygrałeś nagrodę, spotkanie ze mną 30-minutowe. Zobaczcie, kochani. Ok, idźmy sobie już tu po kolei. Pierwsza karta, wow. Coś, co powraca, ewentualnie coś nowego, co może przyjść w czerwcu do raczka. I mamy, mamy kartę świat. Przepiękna karta, przepiękne energie. Już będę omawiać. Temat ważny, wow. Karta słońca, słuchajcie. Piękne dwie karty, sukces, spełnienie, radość. Póki co bardzo mi się podoba dla raczków. Co będzie przychylne i co będzie pomocne? Mamy 7 pentakli. Co może być wyzwaniem? Mamy kartę księżyca. Ok, zobaczmy sobie jeszcze radę. Kolejna siódemka, 7 buław jako rada. Dobrze. Tutaj mamy energię ogólną tego miesiąca, czerwca dla was i jest karta głupca, czyli jakiś nowy początek, jakieś nowe możliwości, jakaś nowa przygoda, słuchajcie, gdzieś będziecie wyruszać w nową drogę. Może to będzie nowa ścieżka zawodowa, może to będzie nowa ścieżka życiowa. Może to będzie nowa relacja, związek, albo takie odświeżenie relacji, związku. Zdecydowanie chęć takiego rzucenia się w to albo na nowo, prawda? O, może dacie szansę komuś, słuchajcie, ktoś z przeszłości powróci i zamkniecie ten etap wcześniejszy między wami już na klucz, prawda? I stwierdzicie, ok, to teraz inaczej, zaczynamy od nowa. Też może tak być, tak czuję tutaj. Zdecydowanie będziecie mieć chęć właśnie, żeby rozpocząć coś od nowa, żeby pozwolić sobie na to, by spojrzeć na to coś inaczej, świeżym okiem, z innej perspektywy. Okej, no dobrze, zobaczymy, przyjrzymy się tu z bliższa. Weźmy drugie karty dla raczków, tak, dla raczków, raczków, raczków. Tutaj ta pierwsza karta świata, dowyjaśnijcie nam proszę. Okej, kolejna wielka arkana. Słuchajcie, mamy kartę świat i mamy kartę pustelnik. Karta świat to jest wodnik, znak zodiaku wodnika, natomiast karta pustelnika to jest panna, czyli tutaj pojawiają nam się jakby dwie osoby, ale to nie muszą być osoby, kochani, ja tu czuję, że zakończają raczki jakiś okres, jakiś czas, jakąś fazę swojego życia. Będziecie to domykać, zamykać, patrzeć jakby wstecz, prawda? Obie te figury, zobaczcie, patrzą wstecz i takie podsumowanie tutaj czuję. Nawet ten tutaj na siódemce pentakli też jakby patrzy wstecz na tą swoją wykonaną pracę, prawda? Na to, czym się zajmował, i takie podsumowanie tu następuje. Pustelnik pokazuje, że będziecie chcieli pójść właśnie w jakimś nowym kierunku po bardzo dogłębnym przemyśleniu. Okej, dobrze, zobaczmy dalej. Karta słoneczka to jest oczywiście znak lwa dla kogoś. Temat ważny właśnie na czerwiec to jest słońce i 7 buław. No i plus ta karta oczywiście głupca. Czyli tak, współpraca, spełnienie poprzez jakąś współpracę. Może ktoś ci będzie chciał pomóc tutaj, pozwól sobie na tą pomoc. Przyjmij tą pomoc. Może ty będziesz komuś pomagać, też jest całkiem możliwe. Tak czy inaczej, z tej współpracy wyjdą jakieś fajne rzeczy.
jakiś sukces, będziecie się cieszyć z tego, będzie radość. Rada tutaj jest, żeby bronić swoje stanowisko, żeby być asertywnym, żeby umiejętnie odmawiać tym osobom, którym chcesz odmówić. Natomiast jakby współpracować z tymi, z którymi z kolei chcesz współpracować. Zobaczmy może tą siódemeczkę buław. Wow! Zobaczcie, jakie to jest zabawne zawsze dla mnie. Pytam, co jeszcze do siódemki buław i co pokazuje tarot? Siedem buław. Jak ci mówię, to tak jest, prawda? Czyli tu ewidentnie ta obrona tego stanowiska będzie ważna i właśnie ta asertywność, to co mówiłam do tej pory. Tak, jakby nie było, pojawiło nam się już trzy siódemki, więc wyzwanie na pewno, kochani, będzie dla wszystkich raczków w miesiącu czerwcu, żeby właśnie obronić coś, żeby zawalczyć. Pamiętajcie, że jesteście na wygranej pozycji i tutaj jakby nie możesz spaść już niżej, bo masz kartę Słońca, jedynie możesz iść wyżej, czyli warto zawalczyć. Musicie być tu, kochani, bardzo zdecydowani w swoich działaniach, nawet jeśli będziecie czuć jakiś opór ze strony świata zewnętrznego jakby, prawda? A wiecie, że to jest ważne i że chcecie to coś zrobić, to zdecydowanie realizujcie te swoje potrzeby, ten swój plan, choćby nawet po jednym kroku do przodu, ale chodzi o to, by się obronić, ochronić, uchronić też czuję, tak? To jest bardzo ważne. Ok, to zobaczmy może to słoneczko jako temat ważny. Poproszę tu do wyjaśnienia dla raczków. Co tu dla raczków to słoneczko nam wnosi? Siedem kielichów. No to słuchajcie, w połączeniu jakby nie było, jakiś dobrobyt tutaj idzie. Będzie czegoś dużo, będzie czegoś, nawet nie powiem, że pod dostatkiem, słuchajcie, bo czegoś może być nadzbyt, aż możesz odczuwać nadzbyt i zobaczcie, to już jest czwarta siódemka, a to już jest, słuchajcie, jackpot. Tak się to nazywa, główna wygrana jakaś. Ojejku, grajcie, słuchajcie, jak macie gdzieś takie jakieś, próbujecie czasem, to zagrajcie, puśćcie sobie tu czy jakiegoś losa, czy jakąś zdrabkę, bo tutaj jakaś szansa na jakąś wygranę ja tutaj czuję u was, kochani. Ale co jeszcze? Tak, siedem kielichów, słuchajcie, to są nasze marzenia, prawda? W tych wszystkich kielichach to są nasze przeróżne marzenia, nasze fantazje, nasze pragnienia i jednocześnie są możliwości, aby to pospełniać, ale żeby to się mogło zadziać, trzeba podjąć decyzję i po kolei robić, prawda? Natomiast tutaj widać troszkę chaosu, że nie do końca wiesz, za co się najpierw masz zabrać. Będziesz chcieć robić jakby wszystko od razu, jakby przyspieszając pewne procesy. No to tu powiem ci od razu, to nie jest dobry pomysł. Siódemeczka pentakli w obszarze, co ci będzie pomagać, sprzyjać, pokazuje, że tu by trzeba pomału, na spokojnie pozwolić sobie na to, żeby to coś realizować, prawda? Po jednej rzeczy, po jednym temacie, po jednym kroku i jesteś w stanie odnieść fantastyczny sukces, bo masz kartę Słońca, prawda? Obronisz to, jesteś w stanie jak najbardziej, co by to nie było, słuchajcie, obrona czegokolwiek wychodzi wam w czerwcu, dacie radę, poradzicie sobie, zobaczcie, zakończacie ten okres wcześniejszy i tu wchodzicie w zupełnie nowy. Zobaczcie, koniec, początek, jak przepięknie. Dobra, co tu jeszcze będzie pomocne dla raczków w tym miesiącu? Mamy jeszcze dwójeczkę mieczy, czyli zdecydowanie, kochani, uwaga na to, żeby... znaczy tak, po pierwsze... decyzja ma być podjęta z otwartymi oczami, nie z zamkniętymi, czyli musisz wiedzieć, na co się decydujesz, prawda? Druga rzecz, żeby nie uciekać przed emocjami, żeby się z tym skonfrontować, żeby nie uciekać w ciszę, żeby w ogóle z lęku i strachu nie rezygnować, absolutnie żadnych tu rezygnacji. Dasz radę, poradzisz sobie, ugrasz, wygrasz, obronisz, ale żeby to się zadziało, musisz bronić, musisz się stawić, prawda, do tej konfrontacji, co by to nie było. Tak, czuję tu jakieś egzaminy, kochani, też zdawane. To znowu, jak się stawisz, jak zrobisz, co trzeba zrobić, zapewnisz to, co trzeba zapewnić, to masz wygraną, ale musisz to zrobić, prawda, samo się nie zadzieje.
Co może być wyzwaniem dla ciebie, to mamy kartę księżyca, to może być dla kogoś znak ryb, oczywiście, czyli ktoś spod znaku ryb, ale tutaj mamy też 10 pentakli. 10 pentakli, słuchajcie, to jest, no bardzo wiele znaczy, natomiast jako takie wyzwanie, to tutaj czuję, że jakaś osoba z twojej rodziny, albo cała twoja rodzina, albo grupa, w której przebywasz, żyjesz, to może być dla ciebie z jakiegoś powodu wyzwanie. Może te osoby nie są przychylne temu twojemu projektowi, albo to, co tak zaciekle tutaj bronisz, prawda? W tym miesiącu czerwcu. Natomiast słuchajcie, jako wyzwanie, no to zdecydowanie musimy zerknąć też do cieniów, jakby tej karty, prawda, 10 denarów. Tak, słuchajcie, tutaj jakieś nieporozumienia i kłótnie w rodzinie z powodu właśnie pieniędzy, ale też pieniędzy, które przychodzą w spadku, czy właśnie są przekazane, czy związane jakieś sprawy z testamentem. Słuchajcie, coś tu jest jeszcze niewiadome, do końca niewyjaśnione i tu jest jakieś napięcie. Tutaj się coś zadziewa, kręci się tu wokół pieniędzy. Jest jakieś napięcie wokół pieniędzy, dosłownie tak czuję, słuchajcie, właśnie w rodzinie, jakby nie patrzeć, prawda? Natomiast jeśli chodzi o księżyc w tej postaci cienistej, no bo to jednak jest wyzwanie, więc musimy w ten sposób patrzeć, no to właśnie, słuchajcie, to może być toksyczny związek z rodzicem którymś, z kobietą, z matką na przykład. Może tutaj chodzić o jakieś nadużycia też, oszukiwanie siebie, udawanie, że coś jest innym niż jest, prawda? No i pesymizm ogólny związany właśnie z pieniędzmi, czyli tutaj ewidentnie jest pokazane, że jakiś pesymizm wokół pieniędzy to jest związany z rodziną ogólnie, więc jeżeli już to wiesz teraz, to może łatwiej ci będzie pokierować tym miesiącem i obronić się w tych pozycjach, w których przyjdzie ci się obronić. I co ciekawe, zobaczcie, na końcu tutaj ja od razu to oczywiście biorę dla nas koło fortuny. Przepiękna karta, przepiękna energia dla raczków. To jest oczywiście też ktoś spod znaku strzelca tutaj dla jakichś raczków, ale może chodzić po prostu o to, że fortuna tobie sprzyja w tym miesiącu, że szczęście ci sprzyja. Spróbuj właśnie zaryzykować troszkę, spróbuj zrobić coś, czego może nie robisz zawsze, zmień coś, podejmij inną decyzję, obroń siebie, stań w swojej obronie, może postaw siebie jako priorytet. O coś tu chodzi, kochani, i wy będziecie wiedzieć, jakieś sprawy w grupie, może w pracy, może w rodzinie właśnie, ale też to może być taka grupa typu praca, typu szkoła, i tu będzie trzeba obronić swoją pozycję, bo ktoś będzie chciał za bardzo tutaj nadużyć, jakby twojej może uprzejmości, prawda? Upływ czasu, zobaczcie, i mamy. Tak, zaplanuj czas, abyś miał chwilę tylko dla siebie, zasługujesz na własne życie. No właśnie, ja tu właśnie czułam, kochani, że tu chodzi o coś takiego związanego z kimś. Poświęcasz komuś dużo czasu, dajesz siebie jak najwięcej, a ta osoba tego nie docenia. I to może być tutaj przykre właśnie, to może być wyzwanie dla ciebie, żeby powiedzieć tej osobie: a weź ty idź, po prostu taki burak z ciebie. No czasem, słuchajcie, no cóż, nie zawsze potrafimy być mili, uprzejmi, kulturalni, czasem jakieś słowa się cisną na usta, prawda? Okej. Szczególnie jeżeli zderzamy się z jakąś taką totalną niewdzięcznością, na przykład, prawda? Że my się tu bardzo staramy, a ta osoba wiadome. Okej, zobaczmy jeszcze sobie kartę serduszko dla raczków. Co tutaj, tak, w czerwcu dla raczków. Dobrze. Ale piękna karta, zobaczcie. I tu widzę właśnie tą wdzięczność, tą radość z tego, co się ma, szczęście, prawda, taką uprzejmość, przyjacielskość. To tu widzę wszystko. Słuchajcie, co tu mamy. Dokładnie, zobaczcie, dziękuj za wszystkie błogosławieństwa miłości, a także za miłość, która do ciebie płynie, i za radość, która do ciebie płynie, za błogosławieństwo, które do ciebie płynie. Wiedz, że zawsze zasługujesz na to, by być osobą szczęśliwą, by mieć wszystko, czego twoje serduszko pragnie szczerze.
Czyli kochani, tutaj będzie ewidentnie dla raczków potrzeba dokonania wyboru, całkiem możliwe, że będziecie musieli wykonać taki wybór trudny, bo będziecie musiały postawić siebie na priorytetowym miejscu, żeby coś zdobyć, coś zrobić, a ktoś tutaj obok nie będzie wam tego wcale ułatwiał. Może to być osoba właśnie, która jest, tak jak wcześniej powiedziałam, wam bliska, więc to wtedy będzie podwójnie trudne, czyli zamiast otrzymywać wsparcie od tego kogoś, będziecie tu jeszcze mieli jakby takie podcinanie skrzydeł, ale powiem wam, potraktujcie to jako taką próbę, test po prostu saturnowy, który sprawdza ciebie, na ile pragniesz to coś zrobić, na ile pragniesz to coś zdobyć, na ile ci na tym czymś albo kimś zależy. Oj tak, kochani, próba absolutna dla raczków, ale poradzicie sobie, bo te wszystkie karty pokazują, że macie siłę, macie moc, macie możliwości, tylko właśnie tutaj będzie trzeba podjąć trudną decyzję, powiedzieć na głos to, co czujesz, co się w tobie tłucze tutaj, że tak powiem, prawda? Bo milczenie tu sprawi, że się będziesz zamykać jakby na świat i na wszystko. A jak wypowiesz, to zobacz, wszystko się wtedy tu dla ciebie otwiera. Odwaga, odwaga, jeszcze raz odwaga w tej takiej, ojejku, walce, słuchajcie, o swoje, tak, żeby to coś, na czym ci tak bardzo tu zależy, żeby to wybronić, żeby to obronić. Ciekawe, powiem wam, bo ogólnie taka energia chyba tego czerwca, będziemy bronić to, co dla nas ważne, ale wszystko się może, zobaczcie, stać, wszystko się może zmienić, bo macie zakończenie, nowy początek i absolutna odmiana losu, no niesamowite. Także życzę wam najbardziej fantastycznych rzeczy faktycznie w tym miejscu czerwcu, w tym miesiącu czerwcu i jeszcze raz zapraszam na wyniki loterii Lili z maja. Tutaj już teraz jak zakończymy czytanko, to później będzie właśnie ogłoszenie, a ja was też zapraszam na cotygodniowe horoskopy, na ta tygodnióweczkę, która jest co tydzień też, i anielski przekaz, bo to takie fajne dopowiedzenie wszystkich informacji. No i oczywiście, kto ma ochotę na naukę tarota, naukę na temat kart, zapraszam na Tarot i Orakle. Tam przenosimy całą szkołę tarota, naukę tarota. Tam będzie, słuchajcie, coraz więcej materiałów na ten temat. Co sobotę wieczorem Tarot i Orakle, pamiętajcie, sobota wieczór, nowy odcinek w każdą sobotę dla osób, które chcą się uczyć. A ja mówię wam już do widzenia, trzymajcie się kochani i życzę wam fantastycznego miesiąca czerwca. Witajcie kochani, witam was serdecznie na bardzo miłym wydarzeniu. Dzisiaj ogłoszę wam wyniki loterii Lili za ostatni miesiąc i też tak tytułem wprowadzenia opowiem wam, jak to będzie wyglądało. Więc zdecydowałam, że na końcu każdego miesięcznego horoskopu dla każdego znaku będzie właśnie taki krótki filmik jak ten, który obecnie oglądacie, z ogłoszeniem wyników poprzedniego miesiąca. Tak, mamy do wygrania zawsze każdego miesiąca dwie nagrody, 30-minutowe spotkanie indywidualne ze mną, czy to będą karty, czy cokolwiek innego, co sobie życzysz, a zmieścimy się w tych 30 minutach. Ten czas jest dla ciebie wtedy, dla osoby wygranej. Jedna nagroda, słuchajcie, jest losowana co miesiąc spośród wspierających ten kanał na zakładce wspieranie, oczywiście o to wspieranie chodzi, a druga nagroda jest losowana spośród wszystkich subskrybentów zarówno kanału Mistyczny Ogród u Lili, Tarot Rozwój Świadomości, jak i drugi nowo powstały kanał Tarot i Orakle. Oczywiście im więcej twojej aktywności na obu kanałach, tym większą masz szansę na to, by się pokazać, bym cię zauważyła i bym stwierdziła, że oto ty w tym miesiącu wygrywasz. Pamiętajcie kochani, każdy może wygrać w tej loterii. Tak, i teraz mamy dwie kategorie. Weźmy pod uwagę najpierw wspierających, którzy dbają o ten kanał, dbają, aby miał możliwość finansowo rozwijać się. Jestem bardzo wam wdzięczna, dziękuję wam z serduszka. I dzisiaj kochani
Właśnie za aktywność, za dużą aktywność na wspieraniu przez ostatni czas, przez ten miesiąc właśnie, od końca kwietnia do teraz, bo to taki miesiąc będę zawsze brać pod uwagę między horoskopami miesięcznymi. Czyli tak, aktywność była duża, zarówno na kanale, na Mistycznym Ogrodzie, jak i właśnie na wspieraniu tej osoby. Bardzo Ci dziękuję za to, fajnie, że jesteś. Cieszę się, że dołączyłaś do nas. I tutaj tą osobą, słuchajcie, nagrodę za wspieranie kanału Mistyczny Ogród, 30 minut czytanka ze mną otrzymuje. Ta-da-da-da! Bardzo proszę, za maj 2022 wygrywa tą pierwszą nagrodę Joanna 768. Bardzo Cię proszę, napisz na maila mistycznyogrodulili@gmail.com albo ten drugi mistycznyogrodtarota@gmail.com, który wolisz, odezwij się i umówimy się, jak masz odebrać swoją nagrodę. Dziękuję Ci serdecznie za aktywność i za wspieranie. Fajnie, że wzięłaś udział w tej loterii. Dobrze, i teraz druga nagroda, właściwie równo pierwsza, dla osoby, która subskrybuje ten kanał i dla osoby, która subskrybuje także kanał Tarot i Oracle i jest na obu tych kanałach bardzo aktywna, za co Ci serdecznie dziękuję. To jest fantastyczne, że tak się wymieniamy. Tak, i teraz znowu fanfary, tam da da dam, pierwszą nagrodę, 30 minut spotkania ze mną wygrywa osoba z takim nickiem Aqua et Ignis. Mam nadzieję, że dobrze to czytam, czyli za maj 2022 rok wygrywasz 30-minutowe spotkanie ze mną. Bardzo Cię proszę, odezwij się także na maila mistycznyogrodulili@gmail.com lub też mistycznyogrodtarota@gmail.com. Dziękuję Wam, kochani, wszystkim za udział w losowaniu, w loterii oczywiście i w tym losowaniu. Tak, zapraszam Was do kolejnej loterii, która już rozpoczyna się dokładnie w tym momencie. Już biorę pod uwagę aktywność na następny miesiąc wszystkich Was. Im więcej aktywności, tym lepiej. Musicie być aktywni, żebym widziała, że jesteście tu i żebym miała możliwość się później odezwać do osoby wygranej. No i oczywiście pamiętajmy, kochani, że to wszystko wspomaga tak naprawdę rozwój tego kanału. Każda aktywność, każdy like, każdy komentarz czy udostępnienie, co by się nie robiło, to wspiera ten rozwój tego kanału i to, że on rośnie w siłę, że to miejsce, ten Mistyczny Ogród i ten Tarot i Oracle, to nowe miejsce, są dla nas fantastycznymi miejscami spotkań. Dziękuję Wam wszystkim, kochani, że jesteście i moim kochanym wspierającym za to, że wspieracie ten projekt mój, który prowadzę, bliski bardzo mojemu sercu, bo uwielbiam ten Mistyczny Ogród i tak samo Tarot i Oracle, ten nowy kanał też jest mi bardzo bliski mojemu sercu. Dziękuję, że to wspieracie w tak namacalny sposób i oczywiście pamiętajcie, każdy może wygrać. Dziękuję również subskrybentom za to, że jesteście, że wracacie, że oglądacie, że komentujecie, że udostępniacie te materiały, że lajkujecie te, które Wam się podobają. Cudownie, bardzo się cieszę, jest to dla mnie mnóstwo radości. Do usłyszenia, kochani, w kolejnym losowaniu, w kolejnej loterii. Zobaczymy się w czytaniu miesięcznym, na miesiąc już później, lipiec, i tak co miesiąc będziemy sobie robić. Także zapraszam wszystkich, kto ma ochotę wziąć udział. Tak jak mówię, każdy tutaj może wygrać, kochani. Wszystko zależy od Twojej aktywności, od tego, na ile Ci zależy, na ile się pokażesz na kanale. Dobrze, kochani, to tyle. Utulam Was mocno. Gratuluję jeszcze raz osobom, które wygrały, a już Wam mówię dzisiaj do widzenia, do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa.